Myślę, że duża część tych opinii była bardzo mocno przesadzona i trochę krzywdząca wręcz. Także. Do meczu Łotwa-Polska w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2020 pozostały już tylko godziny, a ja już jestem w centrum wydarzeń, czyli na stadionie Daugava. To tutaj zostanie rozegrany mecz Łotwa-Polska. Futbologia na trasie. Futbologia specjalnie dla Was w Rydze. Będziemy dla Was relacjonować to, co dzieje się wokół meczu Łotwa-Polska. Przemek Ofiara, zapraszam do nowego odcinka Futbologii. Bardzo ciekawa była konferencja prasowa reprezentacji Polski przed tym meczem. Padło pytanie do Kamila Glika, czyli gwiazdy naszej drużyny, o falę hejtu, która wylała się na reprezentację Polski po tych dwóch słabych meczach w wykonaniu kadry, czyli porażka ze Słowenią i remis z Austrią. No właśnie, ale czy tego hejtu było aż tak dużo, jak mówi Kamil Glik? Zresztą posłuchajcie jego słów. Na pewno w ostatnich tygodniach sporo tego hejtu na całą reprezentację się wylało. Na pewno część też, nie wszystkie informacje do mnie dopływają, bo mieszkam za granicą i też nie wszystko, że tak powiem, czytam i do mnie dochodzi. Ale no nic, no takie jest życie sportowca, że raz się jest chwalonym, raz krytykowanym. Gdzieś tam na moim przypadku, myślę, ja osobiście jestem do tego też przyzwyczajony, bo powiedzmy przez 3/4 mojej kariery jestem bardzo mocno za różnego rodzaju rzeczy krytykowany, więc jestem do tego przyzwyczajony, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jestem na tyle osobiście też mocnie mentalny, że sobie z tym radzę. Oczywiście, my mamy oczywiście świadomość tego, że ta gra nie była najlepsza w tych ostatnich przynajmniej dwóch spotkaniach i oczywiście gdzieś tam pewna krytyka być może się należy, ale też myślę, że duża część tych opinii była bardzo mocno przesadzona i trochę krzywdząca wręcz. Także oczywiście krytykować trzeba, bo to jest wasza praca i jeśli to jest oczywiście słuszne, to trzeba tak mówić, ale myślę, że akurat przez ten ostatni czas było tego troszeczkę chyba za dużo. Zaś tuż po konferencji odbył się trening reprezentacji Polski. Ostatni trening przed spotkaniem z Łotwą już na stadionie meczowym, stadionie Daugava w Rydze. Problemem może być fakt, że no niespodziewanej kontuzji doznał prawdopodobnie Krystian Bielik, który po kilku minutach treningu boisko opuścił, najpierw poszedł do szatni, potem wrócił, ale już nie trenował dalej z kolegami, tylko zasiadł na ławce rezerwowych. Bardzo dobrze Krystian Bielik zaprezentował się w meczach ze Słowenią i Austrią. Moim zdaniem był najlepszym graczem polskiej drużyny w tamtych spotkaniach i naprawdę szkoda by było, gdyby z Łotwą w Rydze nie mógł zagrać. Także trzymamy kciuki mocno za Krystiana, żeby wyleczył się, wykurował się do spotkania z Łotwą. Reprezentacja Polski przyleciała do Rygi w środę około południa. Co ciekawe, przed hotelem Kępiński w samym sercu Rygi, w luksusowym obiekcie, przed tym hotelem Polaków witał kamerdyner w cylindrze na głowie. No, bardzo przyjemna sytuacja, fajnie się na to patrzyło. Zresztą piłkarze też byli mile zaskoczeni tą całą sytuacją. Zresztą zobaczcie na naszym materiale filmowym, jak to wyglądało. Piszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem hejt na reprezentację Polski był aż tak duży, jak uważa Kamil Glik. Dajcie znać, jaki wynik meczu Łotwa-Polska typujecie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej wideo, możecie wejść na stronę sport.se.pl. Tam obiecuję wam mnóstwo wideo, które nagrywamy dla was specjalnie podczas wyjazdu do Rygi na mecz Łotwa-Polska. To była pierwsza, ale obiecuję, nie ostatnia futbologia związana z meczem Łotwa-Polska w Rydze. Przemek Ofiara, zapraszam i do zobaczenia. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiału wideo. Dobre to było. To było dobre.
Oh, yeah.